Witamy z Torunia, gdzie odbywa się 20. edycja Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii. Impreza prestiżowa, ciekawa i pożyteczna, o czym będziemy rozmawiać w studiu z naszymi gośćmi. Pierwszy już jest z nami, pan prezes Fundacji Polonii Gospodarczej, pan Zbigniew Ludger-Olszewski. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezesie, dla kogo jest to wydarzenie? Ono jest dla środowisk gospodarczych i Polonii, i kraju. Przez uwagę, co ja mówię, środowisk gospodarczych. Po pierwsze przedsiębiorcy, po drugie otoczenie tych przedsiębiorców, prawne, formalne, fiskalne i tak dalej. I oni się mają z sobą poznać, zaprzyjaźnić, wymianę towarową robić, technologię poprawiać i to jest kategoria postępu, krótko mówiąc. A Polska ma ogromną diasporę. Tysiące przedsiębiorców na całym świecie, we wszystkich krajach. Gdybyśmy te tysiące zbliżyli do tych tysięcy w kraju, proszę popatrzeć, a w ogóle to między sobą powinni współpracować, bo to też jest Polonia, polska historia i tak się buduje autorytet kraju, a w ogóle to wszystkim służy i krajom usiedlenia Polonii i Polsce i w ogóle wszystkim, ponieważ obrót towarowy, postęp techniczny, rozwój gospodarczy służy wszystkim, tu nie ma problemów awanturnych, powiedziałbym, takich, co sobie wyszukujemy często na własne życzenie. Po co? To jest to, co łączy, zbliża. A przy okazji, jak pan widział, na tej konferencji śpiewali i tańczyli. A przy każdy, to się w cudzysłowie mówi, z innymi się jeden z Australii, drugi z Ameryki Północnej. Proszę państwa, to jest reprezentacja z wszystkich kontynentów. 30 parę znaczących, bo to powiem, znaczy większych krajów na tej sali. Ale najważniejsza to jest telewizja, panu powiem, panie redaktorze, bo nie chodzi o to, co mówię na sali, ale chodzi o to, że to było słyszalne w świecie. Chodzi o te tysiące firm, dla których trzeba znaleźć sposoby związku, prawda, powiązań, komunikacji, ale współczesna technika daje te możliwości. Daje możliwość zbliżenia, to nie tylko w formie konferencji. Konferencja jest miejscem, to jest taki uniwersytet, gdzie pan nie usłyszy takich wykładów. Ludzie z wielu krajów mówią króciutko o możliwościach tych krajów, o rynkach, o sobie. Ale to jest przykład, jak należy się zbliżać, prawda? A środki łączności, przekazu, między innymi telewizja, bo głównie nawet,
ona jest tym, który tą informację przenosi. Bez niej nie ma mowy o tym, żebyśmy szybko budowali skutecznie te związki. One są bardzo potrzebne wszystkim stronom, powtarzam, wszystkim. To jest polski wkład w cywilizację świata. Trzeba zdać z tego sprawę, że my budujemy wszyscy cywilizację świata. I o to nam chodzi. Jasne. Panie prezesie, bardzo dziękujemy. Za chwilę wracamy do studia i kolejny gość. Bardzo dziękuję. No, to już nie męczę. Witamy ponownie ze studia. Jesteśmy w Toruniu, gdzie jest 20. edycja Konferencji Światowej Gospodarczej Polonii. Ze mną jest kolejny gość, pani Barbara Kulikowska-Ziemkiewicz, radna miasta Torunia i jeden z organizatorów. Witam panią. Witam bardzo serdecznie. Proszę powiedzieć, bo tak widzimy, że uczestnicy bardzo zadowoleni są z wydarzenia, a organizatorzy? Bardzo zadowoleni są organizatorzy i uczestnicy, tak jak widać tutaj na tym naszym załączonym obrazku. Dużo gości, państwo się spodziewali, dużo przyjechało do Torunia? Dużo gości, ponad 200 osób przyjechało z zagranicy. To jest na konferencji, tak jak powiedział prezes do mnie, bardzo duża liczba osób z rozmaitych krajów, ponad 60 krajów. Z tego co wiemy, to są ludzie, którzy chcą nawiązywać biznesy międzynarodowe z naszymi tutaj przedsiębiorcami lokalnymi całego województwa i z miasta. No właśnie, bo to tak się wszystko sprowadza do biznesu, do tego, żeby się Toruń, cały region rozwijał gospodarczo. Proszę powiedzieć, bo Toruń jest miastem bardzo atrakcyjnym z powodów turystycznych. To wiadomo, ile razy tu przyjeżdżam, zawsze z wielką przyjemnością. A jak wygląda pod względem inwestycji? To jest atrakcyjny rynek dla biznesmenów? Tak, Toruń jest miastem, tak jak pan powiedział, o wysokiej kulturze. Wiadomo, naszym ambasadorem jest Mikołaj Kopernik. I to nazwisko nam dużo daje w świecie. Jednakże również mamy tak zwane Toruńskie Centrum Biznesu, które może przedstawiało na konferencji możliwości finansowania i inwestowania na naszych terenach. Także zachęcam wszystkich, którzy chcą udział wziąć, żeby inwestować w Toruniu i w naszym regionie. Czym jeszcze kusicie? Terenami, przede wszystkim terenami. I oczywiście, że są sytuacje takie, że jeżeli będzie to biznesmen, który będzie zatrudniał ludzi z naszej strony, prawda, tutaj na terenie, to na pewno jako radna Torunia będę się starała wszystkimi torami pomóc mu w tym. Ostatnio udało mi się do Torunia sprowadzić firmie Satorię, po to, żebyśmy mieli wspaniały hotel o wysokiej klasie. Jak wczoraj mówił przedstawiciel Satorii, pan Adam Bójcik, to będziemy mieć Hilton. Myślę, że to jest jedna z pierwszych moich zadań, które sprowadziłam do Torunia. I ten właśnie moment doprowadził do tego, że od 2,5 lata jeździłam do Warszawy, do prezesa fundacji, na cały zarząd, żeby namówić tutaj, żebyśmy konferencję zrobili w Toruniu. Marzyła mi się 19, ale stało się, że jest 20 i to chyba tak miało być. Trudno było namówić? Chyba nie, no bo mówię, Toruń bardzo atrakcyjne miasto, nie? Powiem szczerze, że trudno było namówić. Jeżeli 2,5 roku, prawda, rozmów na zarządzie fundacji, była to trudna sprawa, ponieważ zawsze wszyscy zjeżdżali się do Warszawy. No Warszawa jest naszą stolicą atrakcyjną. Tam inwestowanie to jest pierwszym. Oni wiadomo, że biznes musi robić biznes. Pieniądz to pieniądz. I to było przyczyną, że nie do końca chcieli wyjeżdżać za Warszawę. Niektóre drugi dzień spędzali nieraz w regionie, ale to nie były te efekty, które myślę, że my tutaj osiągniemy w Toruniu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Za chwilę wracamy do studia z kolejnym gościem. Naszego studia. Z nami jest jeden z uczestników konferencji, pani Teresa Garwin z Chicago, pani przedsiębiorca. Dzień dobry, pani Tereso. Kłaniam się wszystkim. Pani Tereso, inwestuje pani w Polsce, to znaczy, że Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów. Można tak, taki wniosek wysnuć? Nie tylko można wysnuć, zaraz się pan zaskoczy. Ja mieszkam w Chicago 39 lat.
mam męża Amerykanina, z którym jesteśmy w małżeństwie 33 lata. Tak się szczęśliwie złożyło, że żyjemy American Dream. No i w związku z powyższym przyszedł na to czas, żeby zainwestować. W Polsce kupiliśmy kiedyś takie mieszkanie w Krakowie, ale jak usłyszeliśmy, pani Barbara Królikowska-Ziemkiewicz zaprosiła mnie na tą konferencję, chociaż ja wiedziałam, że one istnieją, ale sobie myślę o ten rejon, to jest dość ciekawy. I ja właściwie przyjechałam na konferencję, bo jestem biznesem polonijnym, reprezentuję swoją firmę, jedną z firm, która się nazywa Barrington Investments LLC. To jest firma, która potrzebuje, no tak potrzebuje, bo my sobie tak zaplanowaliśmy, zapragnęliśmy, aby dodać do naszego portfolio amerykańskiego, bo szczególnie inwestujemy w nieruchomości. A tutaj przyjechałam do Was, też byłam zainteresowana trochę, żeby u Was bo tu chodzi o tą dywersyfikację, żeby nie było tylko wszystko to samo, żeby nie wszystkie inwestycje zarabiały mi dolary, tylko żeby można zarobić jeszcze w innych walutach. No oczywiście polski, bo ja jestem Polką, no to wiadomo, mój mąż kocha Polskę, nawet powiedział, że chętnie by się przeprowadził na swoją emeryturę, co niedługo już niestety nastąpi, no ale dobrze. 6 miesięcy w roku w Polsce, 6 miesięcy w Stanach. Chcemy coś mieć tutaj, a u Was dowiedziałam się tu właśnie. I nawet pani Basia Królikowska urządziła mi jeszcze 2 spotkania mamy z inwestorami. Będziemy bardzo wyraźnie słuchać, co mają do zaoferowania, bo prawdziwie, naprawdę, jesteśmy na takim etapie, że chcemy zainwestować w Polsce. Właśnie w Polsce. I podoba mi się ten. Podoba mi się Toruń, podoba mi się to wszystko. No właśnie, miałem zapytać. Pierwszy raz w Toruniu? Drugi raz, ale piękne miasto. Ja byłam tutaj jako ambasadorka kobiecej przedsiębiorczości, bo to już jest od lat, ale dziękuję Toruniu. Bardzo mnie chętnie przyjmujecie, a jeszcze oprócz tego jest przepiękne miasto. Tym razem dopiero miałam szansę tak zobaczyć do końca. Mam męża, który wczoraj do mnie dojechał. Też się Toruń podoba, mężowi? Tak. I dzisiaj jedziemy na rzekę. Ale proszę Państwa, znowu będziemy mieli na rzece, będziemy nie wiem ile tego Torunia zobaczymy, bo mamy znowu inwestycyjne spotkania na statku. Biznes to biznes. No ale po to przyjechaliśmy, także ja się bardzo cieszę, że tu jestem. Dziękuję Basiu, gdziekolwiek jesteś, że mnie tu zaprosiłaś. Chętnie do Was znowu przyjadę, ale powiem szczerze, chciałabym, żeby coś zainwestować właśnie tutaj. Nie wiem, jak się to udało. No wiadomo, to są pewne, ja nawet pewne mam 2 niespodzianki, że nawet nie wiem w jakiej kwestii, bo lubimy również energie odnawialne. Może coś z tego, może coś z nieruchomości. No naprawdę jesteśmy tutaj szczególnie po inwestycje, a przy okazji byłam zaproszona, żeby się dzielić swoją wiedzą. Też przez panią Basię jest zaproszona, żebym stworzyła panel dla nie tylko dla kobiet, tak to nazwałam, no więc nie tylko dla kobiet. No to życzymy powodzenia w realizowaniu tych biznesowych planów tutaj w Toruniu. Bardzo dziękuję, ja naprawdę mam wielką takie nadzieję, że coś my tutaj zrobimy. Bardzo. A wiecie co? Jakby nie wyszło natychmiast, to będę cały czas w kontakcie i właśnie w tym środowisku, bardzo fajne środowisko, bardzo fajne okolice. Chciałabym właśnie tak tutaj coś zainwestować. No to powodzenia i dziękujemy za wizytę. A dziękuję, że mnie mieliście tutaj. Super. Bardzo dziękuję. Za chwilę wracamy z kolejnym gościem. Krzysztof Budka, wracamy do naszego studia. Przypominamy, jesteśmy w Toruniu. Konferencja Światowa Gospodarcza Polonii i
fajną rzecz tutaj żeśmy znaleźli. Z nami jest pan Dariusz Durdziński z DriveGuard.eu. Dzień dobry, panie Darku. Dzień dobry. Pan Darek, współpracownicy, jego firma stworzyła pewną aplikację. Aplikację, która ma pomóc nawet ocalić życie, prawda? Dobrze mówię. Przede wszystkim stworzona jest do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale w niektórych przypadkach, tak już drastycznych, jest w stanie uratować nam życie. Proszę powiedzieć tak w skrócie oczywiście, na czym polega, co tam jest w tej aplikacji? Tak, przede wszystkim aplikacja jest prosta, może ją zainstalować sobie każdy, bo współpracuje ze smartfonami, które właściwie dzisiaj każdy ma w kieszeni. Podczas podróży, gdy włączymy aplikację, ona działa w tle, dzięki temu monitoruje naszą podróż i gdyby występuje jakieś zdarzenie nieprzewidziane, jest w stanie wysłać SMS-em powiadomienie do naszej najbliższej. My definiujemy przede wszystkim, komu wysyłamy te powiadomienia, czyli to może być żona, mąż, mama. Gdy ta aplikacja wzbudzi się przez przypadek, możemy ją odwołać momentalnie. Jeżeli tego nie zdążymy, wiadomo, taka osoba, która dostała sygnał, że coś jest nie tak z najbliższą osobą, co robi? Dzwoni. Jeżeli zadzwoni, jeżeli wszystko jest w porządku, odbieramy, sorry, przepraszam, niepotrzebnie, ale gdybyśmy nie mogli podnieść tego telefonu, czyli coś się zdarzyło, wtedy osoba, do której został wysłany SMS, ma też nasze namiary GPS-y, czyli wie, gdzie jesteśmy, może podejrzewać, że w naszej podróży coś wystąpiło. Nie jest to aplikacja, z tego co widziałem, z tego co tutaj w kuluarach rozmawialiśmy, nie jest ona jakoś wyjątkowo skomplikowana, bardzo prosta. Bardzo prosta i bardzo istotne jest to, że ona nie monitoruje, jak większość aplikacji, tego, gdzie jesteśmy, co robimy. My sami definiujemy osoby, do których wysyła te informacje, czyli nie musimy się martwić, że ktoś będzie wiedział, gdzie ja jestem, co ja robię. To tylko jest według naszych zdefiniowanych osób. Mało tego, jeżeli nastąpi faktycznie wypadek, przyjeżdżają służby ratunkowe, na aplikacji pokazuje się nasze zdjęcia i może to pokażę. Na aplikacji pokazuje się nasze zdjęcie, bo w samochodzie może być kilka osób. W samochodzie może być kilka osób, więc może tak, tu najpierw definiujemy sobie, do kogo chcemy wysłać dane powiadomienie. To jest jedna rzecz. Definiujemy też choroby, które mamy, na które leki jesteśmy uczuleni, bo to wiadomo, szybka pomoc lekarze mogą nas niestety nieraz zaszkodzić niż pomóc, więc definiujemy pewnie grupa krwi tak, i tak, tak dalej. Tak, sami stwarzamy te informacje, sami je tam wpisujemy i w momencie, kiedy aplikacja się wzbudzi, bo tu ustalam jeszcze pewne parę innych rzeczy, ale ważne jest to, że właśnie gdy ona się wzbudzi, ktoś jak znajdzie ten telefon w samochodzie, zobaczy naszą twarz, to będzie wiedział, kto jest właścicielem tego telefonu i które dane tyczą się jego. No to powie pan, panie Darku, jak wygląda ta aplikacja, jak to weszliście na rynek, ona już jest dostępna, jak to wygląda? Przyjechaliśmy tutaj właśnie na kongres poszukać inwestorów również zagranicznych z Polonii, bo chcemy, to jest aplikacja globalna, więc chcemy, żeby ona ruszyła w jednym momencie na całym świecie, dlatego że naprawdę możemy w wielu krajach wszystkim ludziom pomóc, ale oczywiście zaczniemy od Polski. Jest ona dostępna na razie jeszcze, może inaczej, na razie jeszcze nie udostępniamy w sprzedaży. Będzie bardzo tania. Na polskim rynku myślimy, że będzie kosztowała między 10 a 15 zł i to będzie jednorazowy wydatek. Ona będzie już dożywotnio działała u tego, który sobie ją nabędzie. To powodzenia życzymy. Rozumiem, że zainteresowanie jest. Tak, zainteresowanie jest bardzo duże, bo jest ona nowością i właściwie na ten moment nie ma konkurencji. No to super, to jeszcze raz powodzenia i dziękuję. Dziękuję bardzo. Do naszego studia Krzysztof Budka, Stream One. Kolejnym naszym gościem tu w Toruniu na konferencji gospodarczej, Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii jest pan Andrzej Wójcik, prezes zarządu Satoria Group SA. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Andrzeju, wiem, że dawno to było, ale było. Inwestował pan w Stanach Zjednoczonych, tam prowadził biznes, tam osiągnął sukces, ale postanowił pan wrócić do Polski. Trochę to dzisiaj z perspektywy wielu młodych ludzi może wyglądać jak szaleństwo, ale ja rozumiem, że to nie było żadne szaleństwo, tylko przemyślany jak najbardziej krok, prawda? Tak, to było w 93 roku, kiedy zdecydowałem się na powrót do Polski po 7 latach pobytu w Stanach, gdzie po studiach wyjechałem do Stanów w tym okresie, kiedy skończyłem studia w 85 roku. Turystykę nie było za bardzo perspektyw w mojej branży, jeżeli chodzi o pracę, więc trafiła się okazja wyjechania do Stanów po przygodę na rok, która się zamieniła potem w pobyt 7-letni. Ale w momencie, kiedy w 93 roku w 91 zaczęły następować zmiany systemu w Polsce, razem z bratem potraktowaliśmy to jako okazję
do tego, żeby wrócić do Polski i doświadczenia biznesowe, które zdobyliśmy w Stanach, na poziomie małego biznesu skapitalizować w Polsce, gdzie jakby nasze założenie było takie, że wiemy, jak gospodarka rynkowa działa, umiemy się w niej już poruszać, bo 7 lat pracowaliśmy w Stanach i dawaliśmy sobie radę. Odłożyliśmy pewne oszczędności, więc uwzględniając doświadczenie i kwotę, którą zgromadziliśmy, nie była ona duża na współczesne czasy, ale na tamte czasy w Polsce była to kwota 200 tysięcy dolarów, więc uważaliśmy, że z tym możemy dużo więcej zrobić w Polsce niż w Stanach. Tam nas czekał wprawdzie rozwój organiczny, a tutaj z racji dynamicznych zmian rynkowych były duże możliwości. No i oczywiście po powrocie robiliśmy różne przedsięwzięcia gospodarcze. No i tak w horyzoncie 25 lat rozwijaliśmy się razem z polskimi przemianami. No i mogę powiedzieć z perspektywy też czasu, że i po to tu przyjechałem, żeby się tym podzielić z Polonią, że chcąc robić biznes w Polsce, no trzeba podjąć pewną decyzję też, czy bezpośrednio osobiście nadzoruję swoje przedsięwzięcia. Jeżeli to jest firma, no to tego wymaga. No ale teraz są zupełnie inne warunki do inwestowania i rozwoju swoich biznesów w Polsce, no bo są wyspecjalizowane instytucje, organizacje, są partnerzy, z którymi można współpracować. Wtedy, kiedy ja wracałem, wszystko było w powijakach, trzeba było wszystko budować od zera. Więc jakby przyjechałem tu przede wszystkim przekonać, że w Polsce można odnieść sukces biznesowy, że Polska się rozwija, że ma bardzo dobre perspektywy moim zdaniem dalszego rozwoju, czego dowodem są też fundusze i inwestorzy międzynarodowi, którzy coraz więcej w Polsce inwestują. Ja akurat się poruszam w rynku nieruchomościowym z dominacją biznesu hotelowego, więc widzimy, jak różne organizacje i firmy teraz bardzo ofensywnie wchodzą do Polski. Panie Andrzeju, z Pana punktu widzenia jako biznesmena, przedsiębiorcy z tak ogromnym doświadczeniem, dzisiaj Polska dla tych ludzi, biznesmenów, no z zagranicy, my jesteśmy atrakcyjnym rynkiem, warto tutaj namawiać tych ludzi i uda się skutecznie, że tutaj też warto inwestować, jakby poprawiać rozwój naszego kraju. No, biznes to jest tak, że przede wszystkim szukamy zwrotu na kapitale, na inwestycje, na wysiłku, więc każdy z tych tutaj przyjeżdżających z różnych stron świata Polonusów rozważa w swoim obszarze zainteresowań te możliwości, więc moim zdaniem, jeżeli mają konkretny pomysł, albo konkretną wiedzę, albo doświadczenie, to dalej mogą to skapitalizować. Aczkolwiek podkreślałem, że Polska już teraz jest zupełnie innym rynkiem i krajem, jak 25 lat temu, kiedy ja tutaj wracałem, dlatego że jest to już dojrzały rynek, jest już konkurencja, jest profesjonalizm prowadzenia biznesu, więc to wymaga też już dużo większych umiejętności i doświadczenia, żeby osiągnąć sukces, ale dalej z racji tego, że w Polsce jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia, no to z racji tego są możliwości, podczas gdy w dojrzałych gospodarkach zawsze to już jest węższy segment tego rozwoju organicznego. Aczkolwiek też Polonia ma ten trochę wyzwanie, bo ja wiem, jak ja byłem krótko, 7 lat, więc jak przyjeżdża się na emigrację, no to najpierw emigrant musi się jakby establish, to czyli musi gdzieś znaleźć pracę, dom i żyć. I można myśleć o biznesie i o inwestycjach wtedy, kiedy mamy już to wszystko za sobą, mamy odłożony pewien kapitał. No i tu akurat są to już ludzie w dojrzałym wieku prowadzący pewne przedsięwzięcia u siebie. No i to jest zawsze ten element też pewnego wyjścia ze strefy komfortu, podjęcia pewnego jednak ryzyka, bo tam, gdzie działają, oni już wszystko mają poukładane, wiedzą, jak to chodzi. Polska, jeżeli tu nie działają, to też jest dla nich pewnym nowum, czyli wyjście ze strefy komfortu, więc tą decyzję trzeba jednak podjąć, że podejmuję pewien wysiłek, wierzę w to, że odniosę sukces i tak jak w każdym biznesie nowym przedsięwzięciu zawsze jest element ryzyka, który trzeba podjąć i go pokonać z sukcesem. Jasne, takie eventy jak ten, na którym się znajdujemy, pomagają? One są pożyteczne? Tak, myślę, że to jest cały czas dobre forum do wymiany tych doświadczeń między właśnie Polonusami, którzy są zasiedziali za granicą i patrzą na Polskę trochę z perspektywy takiej odleglejszej, więc mogą, kiedy tu przyjadą i spotkają się bezpośrednio z przedsiębiorcami, mogą dowiedzieć się bardziej konkretnych szczegółów.
Także jest to każda forma wymiany doświadczeń jest dobra i produktywna. Jeżeli ktoś przyjeżdża z konkretnymi pomysłami, po drugiej stronie są też adresaci, którzy mogą na te pomysły czy pytania odpowiedzieć. Wracamy do naszego studia. Pan Marcin Karasiński, wiceprezes Kujawsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Marcinie, tak sobie myślę, że jeśli chodzi o Toruń i najbliższe okolice, to z turystyką raczej nie powinniście mieć problemu, bo to atrakcyjny rynek. Zdecydowanie nie mamy problemu. Frekwencja, rekordy frekwencji bite są co roku. Aktualne wyniki to jest ponad 2 200 000 turystów w Toruniu, więc cieszymy się bardzo. Jest to bardzo silna, mocna branża tutaj w naszym regionie, turystyka. Toruń oczywiście jest liderem, natomiast i okolice mają bardzo duże frekwencje. Rozwija się tu bardzo dobrze turystyka kulturowa, turystyka uzdrowiskowa, marki znane właściwie na całym świecie, Ciechocinek, Inowrocław, uzdrowisko Wieniec. Także to są takie nasze bardzo mocne atuty w turystyce. Do tego mamy ciekawą przyrodę, bardzo ciekawą przyrodę. Piękne pojezierza, rzeki, rzeka Wisła, która wraca do łask u turystów. Oferta jest olbrzymia, również eventów. Również turystyka biznesowa świetnie się rozwija. Także to jest bardzo silny sektor gospodarczy w naszym regionie. Jak on się zmieniał w ciągu ostatnich 3, 4, 5 lat? Dało się odczuć taki dynamiczny rozwój rzeczywiście? Czy jakby stopniowo cały czas Toruń jest tą marką, która cały czas jakby nie potrzebuje aż takiego rozgłaśniania, bo jest sama w sobie atrakcją? Oczywiście Toruń jest bardzo znaną marką zarówno w Polsce, jak i na świecie, ale rzeczywiście widzimy wzrost dynamiki przyjazdów turystów do Toruń. Widać to wyraźnie, szczególnie na dystansie ostatnich 3 lat. I myślę, że ma na to wpływ cały szereg rzeczy. Miasto zostało zauważone przez media międzynarodowe, uzyskało cały szereg różnych nagród. Oczywiście najważniejsze jest wpisanie Torunia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I rzeczywiście od tego momentu ta dynamika bardzo wzrasta, ale szczególnie ostatnimi laty widać wzrost zainteresowania, bardzo ciekawe propozycje eventowe, na przykład ostatni Festiwal Wisły, który okazał się po prostu hitem. Olbrzymia masa turystów przyjechała do Torunia, rzeka Wisła wraca do łask w całej Polsce. Okazuje się, że jest to bardzo atrakcyjny akwen dla uprawiania turystyki i Toruń przejął palmę pierwszeństwa w całej Polsce ze względu właśnie na organizację tego eventu. To jest zlot łodzi tradycyjnych, takich jakie pływały przez wieki po rzece Wiśle. Wisła była największym traktem komunikacyjnym, transportowym na świecie przez wiele wieków. Złoty wiek w Polsce przeżywaliśmy dzięki wiślanemu handlowi, który generował olbrzymie dochody. Dzięki tym dochodom Polska była międzynarodowym mocarstwem. Najpiękniejsze lata złoty wiek w Polsce był możliwy dzięki wiślanemu handlowi. Toruń podkreśla to dziedzictwo. A w trakcie trwania tego złotego wieku był liderem. Tutaj się po prostu największa masa towarów była tutaj przeładowywana, transportowana dalej. Odwołujemy się do tego dziedzictwa, pokazując to wszystko na Festiwalu Wisły. Jest pan jednym z organizatorów konferencji, na której jesteśmy. Tak sobie myślę, mnóstwo gości z zagranicy. Słuchać głosy zachwytu, bo pewnie wielu z nich pierwszy raz tu jest. Zwiedza miasto, widzi to miasto, miasto, którym no możecie się chwalić, nie ma co tego ukrywać. Słuchać głosy? Zdecydowanie to słychać właściwie na każdym kroku. Ludzie są Toruniem oczarowani. Deklarują, że będą tutaj wracać, kupować apartamenty, budować hotele, bo takie deklaracje już też padły. Także no my jako Torunianie się w ogóle temu nie dziwimy. We wszystkich rankingach satysfakcji ze swojego miasta jesteśmy zawsze w czołówce. Krótko mówiąc, opłacalna konferencja. Konferencja, jestem przekonany, że będzie dla całego regionu, nie tylko dla Torunia, dla całego regionu opłacalną inwestycją. Widać to po frekwencji, która przerosła nasze oczekiwania. Widać po tych wszystkich deklaracjach. Wiemy o tym, że świetnie nam tutaj wyszły rozmowy B2B, giełdy kooperacyjne, które Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadziła. Też była olbrzymia frekwencja, olbrzymie zainteresowanie. Liczymy bardzo na to, że przełoży się to wszystko na konkrety. Deser. Zostawiliśmy sobie deser, wykwintny deser. Porozmawiamy o miodach. Jest z nami pan Paweł Sawicki. Dzień dobry, właściciel manufaktury Miody Polskie. Właściciel, dobrze powiedziałem. Tak, jak najbardziej. Właściciel i w zasadzie blendmaster, tak, bo sam tworzę te trunki. Panie Pawle, słyszałem, że miody pitne mają w sobie coś z magii.
to prawda? Proszę pana, nie wyszlibyśmy dzisiaj ze studia, gdybyśmy chcieli całą historię miodów opowiedzieć. Tak, to jest jak najbardziej magiczny napój. To jest bardziej kultura naszej egzystencji niż sam trunek. Kultura mocno związana z Polską. Z polską, słowiańską tradycją. Blisko tysiącletnia pisana historia dotyczy naszego kraju, aczkolwiek trzeba również o tym wspomnieć, że jest to najstarszy trunek świata, który jest rozpoznawalny i znany na całym świecie, a miody polskie są szczególnie hołubione na świecie ze względu na swoją jakość. Panie Pawle, my generalnie pijąc miody, delektując się miodami, rzadko się zastanawiamy, ale one się czymś różnią. Jeden jest półtora, dwójniak, trójniak i tak dalej, i tak dalej. Wyjaśni nam pan, o co w tym chodzi? No to jest takie abecadło, nazwijmy to miodosycznicze. Oczywiście nazwy miodów są związane z, po części z tradycją wykonania i ze stężeniem jak gdyby miodu, który został użyty do nastawu winiarskiego. Czyli miód trójniak to jest miód, w którym jest jedna objętość miodu, dwie objętości wody lub soków owocowych w przypadku miodów owocowych. W przypadku dwójniaka proporcja jest 1:1, a półtoraka to jest jedna objętość miodu i pół objętości wody. Czyli mówiąc krótko, półtorak jest miodem najbardziej ekstraktywnym, miodem o największym bukiecie słodyczy i tego, co nam ofiarowała natura. Słusznie uważa się półtorak za najbardziej szlachetny z miodów? Najwięcej wnosi szczęścia, jest najbardziej, nazwijmy to, symbolicznym polskim miodem i jest najgłębiej zakorzeniony w tradycji, rzeczywiście król wszystkich miodów. Czy z miodem jest tak jak z winem, im starsze, tym lepsze? Jak najbardziej tak, pod warunkiem, że oczywiście miody zgodnie z tradycją winiarską są przechowywane w dębowych kufach lub beczkach. A u was jak to wygląda? Właśnie tak. Proszę powiedzieć, trudno się produkuje taki miód, bo to też rzadko się zastanawiamy. Ja zaraz mam jeszcze drugie pytanie, przemilgowe, ale najpierw to trudno, czy to jest jakiś taki długofalowy proces trudny, czy raczej niezbyt? To jest zdecydowanie proces dla cierpliwych, bo to jest jak gdyby najistotniejsze w produkcji miodów, gdyż one wymagają upływu czasu po to, żeby nabrać wszystkich swoich walorów organoleptycznych. Czy to jest trudny proces? To jest klasyczny proces winiarski, więc wiąże się na pewno z jakimś przekazem kulturowym, z pewną wiedzą tradycyjną, jak również z wiedzą stricte techniczną dotyczącą produkcji spożywczej, jakby to nie nazwać. Natomiast zachęcam wszystkich do tego, żeby próbowali robić miody, bo okazuje się, że nie jest to tak trudne, a każdy kolejny nastaw to jest kolejne doświadczenie, kolejna frajda. Powiem może troszkę nieskromnie, ale na pewno gatunków miodu i rodzajów na świecie jest więcej niż szczepów winorośli, a każdy rok, każdy sezon, każdy okres kwitnienia rok do roku jest inny. W związku z tym to bogactwo jest po prostu nieodgadnione, zawsze daje twórcy, bo można chyba trochę tak powiedzieć, przestrzeń do i eksperymentu i do tego, żeby oddał serce i to, co najlepsze dla całej swojej produkcji. Każdy miód nadaje się do tego, żeby wyprodukować z niego miód pitny? Ja będę twierdził, że tak. Oczywiście jest to troszkę wbrew kanonowi, dlatego że na przykład w polskiej tradycji uważało się, że ciężkich miodów jesiennych, takich jak wrzos czy spać, iglasta, liściasta, nie stosuje się do fermentacji, ale powiem, że przynoszą świetne efekty. Bukiet takiego miodu jest doskonale zbilansowany i będę twierdził, że każdy absolutnie miód z najodleglejszych rejonów świata nadaje się. Robiłem również eksperymenty z miodami, które przyjechały do nas, przeszło 20 tysięcy kilometrów z oceanii, nazwijmy. I jak wyszło? Rewelacyjnie. Rewelacyjnie, dlatego że to jest bardzo wdzięczne tworzywo i o tym trzeba pamiętać, że miód potrafi nawet wybaczyć niedoskonałości swojej ręce, która je tworzy, natomiast czy są one już takie mistrzowskie, czy nie, no to również pewną korektę wprowadza czas i cierpliwość, zanim będziemy degustowali. Bardzo ważną rolę przy produkcji miodów według mnie odgrywa właśnie beczka drewniana, która wnosi ten winiarski, klasyczny charakter, posmaki taniczne, rozbudowuje bukiet, także pole do eksperymentu ogromne. Jasne. Mamy tutaj jedną butelkę otwartą, bo chcemy też porozmawiać o tym, że to nie jest tak, że
obojętnie jak się wleje, to jest dobrze. To też trzeba, że tak powiem, umieć, prawda? Odpowiednio wlać, odpowiednio jakby zaprezentować, czy ugościć, jeżeli mamy gości. A no właśnie, bo proszę Państwa, to jest element naszej kultury. W związku z tym ta butelka miodu jest przedmiotem tak naprawdę celebracji i oddania honorów gościom, których w danym momencie przyjmujemy. Z konieczności warunków studyjnych nie udało nam się zdjąć etykiety. Jestem zwolennikiem przede wszystkim zdejmowania wszystkich oznaczeń z butelki, bo to dowód zaufania wobec gospodarza, żeby zaufać temu, co będziemy degustowali. Stanowi to również pewnego rodzaju niespodziankę dla gości. Jeśli pan pozwoli, to ja takim miodem właśnie chciałem pana ugościć. Bardzo ważnym jest to, żeby tak naprawdę nie wiązać nic na szyjkach. Dla podtrzymania można ewentualnie użyć białej serwety, wlać niewielką ilość, około 1/3 naczynia, w zasadzie dowolnego, takiego, z którego łatwo rozchodziłby się bukiet. I dalej już czujemy aromat, proszę ewentualnie się tym delektować, a ocenę właśnie pozostawiamy gościom. Tą ślepą ocenę, tą, której nie sugerują żadne oznaczenia, żadna etykieta. Skorzystamy na pewno, bardzo dziękujemy. Panie Pawle, no super lekcja. Szanowni Państwo, no to jest wielki element naszej kultury, naszej tradycji, element, którego absolutnie nie musimy się wstydzić, z którego powinniśmy być dumni. Jesteśmy dumni z tego i to jest ten element tradycji, który jest bardzo doceniany na świecie. Nawet nie wiecie Państwo, jak bardzo. No właśnie, bo tak teraz jesteśmy na tej konferencji, biznesmeni z Polonii też doceniają ten trunek. Nie dość, że doceniają, przede wszystkim go znają. Więc możemy powiedzieć, że jest to produkt o charakterze światowym, globalnym, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. No super. Myślę, że okej. Okay. My wracamy sobie na konferencję, a Was zapraszamy do oglądania kolejnych studiów na naszym fanpage'u. Do zobaczenia.